Nie działają już dwie windy na stacji metra Bemowo. Noc spadł w Korzerców na placu Narutowicza. Czy WKD na skróconym kursie. I bilet długookresowy w telefonie. A także czas na nowy plac Trzech Krzyży. I ulica Kolejowa. Idzie do remontu. O tym nie tylko w niedzielę, 10 lipca. Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i Tomek Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Zmniejsza z tym. Już dzisiaj normalnie, nawet niedużo kart w porównaniu z poprzednim odcinkiem, ale w weekend Mniejsza z tym kończymy tym materiałem. W tym opowiem Wam trochę o newsów z Warszawy. Zaczynając od wstępu, który jest tradycyjny i pomijając poprzedni materiał, zawsze taki sam, a mianowicie jak wygląda sytuacja z awariami wind na stacjach metra. Naprawdę jest dużo awarii. I warto o tym mówić, ponieważ nie działają nawet dwie windy na nowych stacjach metra. Ale po kolei. Najpierw mamy stację metra Ratusz-Sygnał, Wawrzyszew. Dwie windy na stacji metra Bemowo już nie działają. Możliwe, że po prostu nie wytrzymały dni otwartych, a widziałem, że faktycznie trochę osób już korzysta z metra na Bemowie. Nie jest to dużo, nie są to tłumy jak na Trockiej mimo wszystko, chociaż nie byłem też w godzinach szczytu i wakacje mimo wszystko są. Ale potem jak komunikacja zostanie ucięta, do księcia Janusza już tak dosyć porządnie, no to sądzę, że wtedy faktycznie większość pasażerów będzie już korzystać z metra Bemowa. Jak również nie działa winda na stacji metra Stokłosy oraz jest modernizacja na stacjach Wierzbno, Wilanowska, Ursynów i Pole Mokotowskie. Także naprawdę całkiem pokaźne i tutaj no, dużo tych wind nie działa. Aż 9, ale nie przerywając i nie przyciągając. Lecimy dalej. Mówię o nocy padów Korzerców na placu Narutowicza, chociaż sama noc się już odbyła, bo była wczoraj. O godzinie 17 się zaczynała. O 23 był przejazd z przewodnikiem po Warszawie i powiem Wam, że to był chyba najciekawszy element mimo wszystko. O ile padów Korzerców, padówki ja lubię, wego pometowy również był. Można było sobie zobaczyć, jak zazwyczaj na każdej paradzie czy każdej imprezie tramwajów. Można było wszystko zobaczyć, niestety w najbliższym czasie pewnie takich imprez tramwajowych na placu Narutowicza nie będzie, to smutne. O tym może jeszcze powiem później, czemu niestety tego nie będzie i o to pewnie będzie jakiś specjalny materiał, w którym opowiemy, co się zmieni na placu Narutowicza, jak będzie wyglądać cały nowy plac Narutowicza, bo to jest z tym powiązane. Jeżeli chodzi o inwestycje komunikacyjne, to bardzo mnie to boli, jak będzie wyglądać nowy plac Narutowicza. Bo już pomijając to, że tam wiadomo metra nie będzie, to jak się zmieni pętla tramwajowa, to jest naprawdę oj straszne. Ale co jest ważne, to jest to, jak wyglądał przejazd nocny. Od 23 do mniej więcej północ 30, lub chyba nawet koło 1 dojechaliśmy. Bardzo ciekawy przejazd. Ulicami Warszawy, która już tam powoli przysypia, chociaż bądźmy szczerzy, z soboty na niedzielę to wtedy dopiero się zaczynają lepsze imprezki. Co ważne, no to był przejazd naprawdę z klimatem, były wyłączone światła w tramwaju, więc wszystko można było dobrze widzieć z okien całe ulice miasta. Przejechaliśmy się no, trzema mostami, ale jednym dwa razy, no bo na most Marii Kisłowskiej Kili nie da się aktualnie dojechać. Nie ma po prostu z dwóch stron przejazdu do głównej sieci, co na minus, ale jak będzie tramwaj na Modlińskiej za 10 lat, to już będzie do zrealizowania. Także no, czekamy. Bardzo przyjemnie, mam nadzieję, że takich atrakcji będzie więcej, bo akurat według mnie to była całkiem przyjemna atrakcja. Już nie pomijając, co się działo po samej nocy padów Korzerców, ale to już tak na marginesie. Lecimy dalej. Kolejne informacje, kolejne tramwaje, kolejny etap prac torowych na Kasprzaka. O ile tutaj prace na Kasprzaka cały czas trwają, film z Kasprzaka będzie jak już wrócę z Gdańska, natomiast co jest ważne, to jest to, iż tutaj jest odcięty fragment ulicy i aktualnie jest po jednej jezdni poprowadzony ruch w dwóch kierunkach. Czy to jest dobry pomysł? Od razu mówię ze wstępu, no wiadomo, że nie. Ruchu wahadłowego jako takiego tam nie ma. Autobusy 106 jadą na objeździe.
od soboty 9 lipca. Tak to właśnie wygląda. Nie da się skręcić z Kędzierzycką, później Wywolską. A, tutaj skręca w Skierniewicką, prawda? No ale to tutaj chciałem powiedzieć jeszcze na temat samej zmiany. W piątek z nocy na 8 na 9 lipca rozpoczęło się konstruowanie nowego torowiska w rejonie Skierniewickiej. No i tutaj po prostu prace są przy wydobywaniu starego torowiska i montowaniu nowych rozjazdów na środku jezdni i nie da się tego zrobić bez zamykania ruchu. Dlatego też również tak to będzie wyglądać. Przy okazji, co ważne, jak już ten proces zostanie zrealizowany i torowisko tutaj będzie już odtworzone, to większość prac, jeżeli chodzi o utrudnienia dla linii 10 i 11, przynajmniej w starym funkcjonowaniu trasy, będzie już po pracy, bo ten rozjazd i przebudowa na zielone torowisko na Kasprzaka to jest najważniejszy element. Później już są prace faktycznie tam dalej na Kasprzaka przy Prymasie Tysiąclecia i czy przy nowym węźle przesiadkowym, ale tam prace mogą spokojnie się odbywać przy kursującym ruchu tramwajowym, przynajmniej w najbliższym czasie. I tutaj to zamknięcie jest mniej więcej, jak dobrze pamiętam, jakoś do końca wakacji, także naprawdę dosyć długo to będzie, no i spokojnie będę mógł wam to pokazywać w kolejnych materiałach z tramwaj kierunek Kasprzaka. Ja w linku w opisie macie link do grupy na Facebooku, do której zachęcam serdecznie, byście weszpadli. Tam piszemy i pokazujemy i opowiadamy nawzajem do siebie, jak wyglądają prace przy różnych inwestycjach tramwajowych w Warszawie. Na razie głównie Kasprzaka, bo ona jest najbliżej centrum, o Annopolu tutaj tam czasami coś wspomnę, o zachodniej również, a o takich inwestycjach jak tramwaj do Wilanowa już niedługo będzie o wiele głośniej, pewnie będzie więcej zdjęć. Idąc dalej, WKTK, konkurs wakacyjny pod tytułem Znane i nieznane zakątki WKTK-i. No oczywiście tutaj chodzi o to, gdzie można dojechać WKTK-ką, pokaż nam to, my pokażemy to innym. Tak mniej więcej wygląda. Szczegóły na stronie WKTK-ki. Jak coś, bardzo serdecznie zapraszam, chyba macie link do niej w opisie, więc spokojnie możecie trafić, ale WKTK-ka jeszcze tutaj nie kończy swoich informacji, mianowicie 3 dni utrudnień. Konkretnie od poniedziałku 11 lipca do środy 13 lipca. To jest najdłużej jak można, czyli przez 3 dni mogą wyzamknąć ten odcinek torowy. Nie będą jeździć pociągi pomiędzy Podkołą Leśnym a Grodziskiem Mazowieckim. Oczywiście będzie komunikacja zastępcza autobusowa, jak dobrze domyślam się, skoordynowana mimo wszystko z komunikacją kolejową. Ale na tym okresie po prostu będą tam jakieś prace modernizacyjne, które uniemożliwiają pracę pociągów. Co do samej linii WKD, filmu nie było już z miesiąc. W czerwcu nie było żadnego filmu z tego, ale spokojnie, jak wrócę z Gdańska, również z tego coś postaram się nagrać, bo przydałoby się w sumie. Idziemy dalej, a mianowicie czas na autosany. Pierwsza piątka już na Ostrodamskiej. Rozpoczęły się dostawy najnowszych pojazdów miejskich zakładów autobusowych. Autosany Sun City 18 to nowa jakość w naszej spółce. Nowoczesne gazowce zastąpią ostatnie pojazdy, które nie miały klimatyzacji i monitoringu. No, ja już myślałem, że te bez klimatyzacji też odstąpiły. Chociaż muszę wam przyznać ostatnio, że bardzo chciałem, miałem chodę trochę też swoją nogą, ale bardzo chciałem wsiąść takiego konstala prawdziwego, żeby sobie wejść do góry, do środka, żeby tam było gorąco, jak nie wiem co, było mi zimno po prostu. Wsiadłem tego konstala, ostatecznie okazało się, że jedyny tramwaj, który nie był właśnie niskopodłogowy, czyli żaden swing czy jazz, to był akurat ten i na niego trafiłem i było ciepło, więc byłem zadowolony, ale to był jeden z niższych momentów, kiedy faktycznie czekałem, aż się przejadę czymś ciepłym w lato, ale trzeba też pamiętać o tym, że klimatyzacje bardzo często w autobusach są tak ustawione, że wchodzisz i zamarzasz. Ja tak ostatnio miałem i szybko uciekam do pociągu, jechałem krócej swoim autobusem. No ale tak też niestety to czasami wygląda. Zapraszamy na warsztaty, jak poprawić jakość powietrza w Warszawie. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza 19 i 21 lipca na warsztaty, podczas którego będziemy zastanawiać się, co możemy zrobić, byśmy wszyscy oddychali w stolicy czystym powietrzem. Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 lipca. No dobrze, no to zapraszamy serdecznie. Oczywiście link i kartę do tej strony macie, żebyście mogli sobie tutaj wszystko dokładnie poczytać. O, zaczął padać deszcz, więc może zaczniecie to za chwilę go słyszeć. Ja mam tutaj okna dachowe, więc to nie jest trudne mimo wszystko. Mokotów naprawa ulicy Dolina Służewiecka. Zmiany autobusowe dla tutaj padolinii. To już jest na zakończeniu, bo wy kiedy dokonacie, to już jest pewnie po fakcie prawie, że. Ale powiem, że linie 148, 166, 189, 317, 402, N33, N50, jak i N85 kursowały tutaj na objazdach. Co jest ważne, to jednak to, że faktycznie znowu jest remont,
A ja pamiętam, że frezowanie tam nie było w sumie jakoś też tak tego strasznie dawno. Kolejne zmiany również ten weekend, też tak bardziej informacyjnie, te tramwaje nie pojadą ulicą Słowackiego i księdza Popiełuszki. Od 8 do 10 lipca kursowanie tramwajów linii 6, 27 oraz linii 121 zostanie zawieszone. Widziałem to zawieszone 27, to bolało mnie. 27 dosyć często jeżdżę. Te tramwaje linii 17 dojadą do pętli Piaski, a 36 do Madrymont Potok. Zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja Tuzła, która naprawdę była odjechana, to trzeba przyznać. No i tak, 72. Linia nowa, która jedzie na Winnicę, no czasami jakieś coś tam nowego wrzucą. Linia 72, Winnica jeździła do metro Marymont, więc bardzo odjechana trasa i jechała na okrągło. Dosyć ciekawie to wyglądało. Dalej linia 76, Cmentarz Wolski, Gocławek, no i Z17, Centrum Handlowe Arkadia Żeromskiego, Marymontska. Dalej nic ciekawego, nie ma czym się właściwie cieszyć, bym powiedział. Ile długookresowe w komórce? I od razu powiem w skrócie, co to wygląda. Aplikacja Mobi Warszawa, byłem bardzo podekscytowany tym, jednakże jak zobaczymy, jakie są fakty, to odeszło mi wszystko. Zacznijmy od podstawy, jeżeli przyłożycie swój telefon z kartą miejską w telefonie, to bramka się nie otworzy. To jest podstawowy minus i według mnie to straszny problem. Mam nadzieję, że to naprawią aplikacje jakkolwiek, bo ja na przykład dopóki tego nie zrobię, to ja nie zamierzam tego zmieniać. Bo jednak wolę swoją kartą miejską szybko otworzyć sobie bramkę w metrze, niż później się męczyć. W telefonie tylko ci się wyświetla kod QR, a wiadomo, jak to jest z kodami QR, trzeba dobrze wycelować i nie zawsze to szybko działa. Wiele lepiej zawsze działa zbliżenie mimo wszystko. Co jeszcze bym wam musiał powiedzieć? No jeżeli kupicie sobie kartę miejską tutaj w telefonie, to macie ją tylko w telefonie. Jeżeli macie kartę miejską na plastikowym nośniku, to macie ją tylko na plastikowym. Obydwie karty miejskie możecie kupić jednocześnie i będziecie mieli po prostu dwie różne karty miejskie. To jest według mnie bardzo duży minus. No, to jest duży minus. Że nie możecie mieć tej samej karty miejskiej i tu, i tu. W teorii można jakoś wydobyć, jeżeli macie na telefonie, to można wydobyć później plastik, ale w drugą stronę nie idzie, to jakoś tak łatwo zrobić. Więc, no oczywiście tam jest ograniczone bilety mieszkańców podwarszawskich gminy, nie mają tych specjalnych jeszcze ulg. Także to jest aplikacja rozwojowa, będzie się to rozwijać i wtedy sądzę, że będzie mogli tym lepiej myśleć. Ale póki bramki się nie otwierają przez NFC, to jakby nawet o tym nie będę myśleć, żeby coś takiego sobie instalować. Ale działa na moim telefonie, więc jestem zadowolony. To nie jest oczywiste, bo mój telefon nie ma usług Google'a i nie jest iPhone'em. Dalej, ciekawostki a propos Placu Pięciu Rogów. Oczywiście Plac Pięciu Rogów już się zakończył, jest otwarty. Ale na stronie Placu Pięciu Rogów mamy 99% skończone inwestycji. Wykonawca wprowadza ostatnie szlify. No i faktycznie tak również jest. Rozmawiałem zadałem parę pytań prezesowi ZDM-u i mówił, że jeszcze będą ostatnie prace na Placu Pięciu Rogów robione. Po pierwsze będą kamery te od monitoringu, które będą skanować rejestrację i zgłaszać, kto wjeżdża na Plac Pięciu Rogów bez pozwolenia. No będą po prostu wyrzucone do policji, będą punkty karne naliczane, jak i również mandaty. I one jeszcze były po prostu odpowiednio ustawiane, więc kalibrowane i tak dalej. Także tam jeszcze prace trwały, jakieś lekkie prace, takie jakieś ławeczki dostawienie, śmietniki ustawienie, żeby ładnie wyglądało. Podcięcie trawy, której tam nie ma. No takie ostatnie rzeczy tam się działy. Także tak to wygląda, no ale tak jak właśnie powiedziałem, Plac Pięciu Rogów został już otwarty, więc trzeba się cieszyć ZDM, który nawet również odpisze. Zakończył się etap budowy nowego centrum Warszawy, ale również oczywiście za chwilę zaczynają się kolejne. Doskonale rozumiem wasze komentarze, że zwłaszcza z tej perspektywy, że to są drzewa wyrastające z betonu, bo tak to wygląda. Ja jestem też w stanie zrozumieć, że niestety nie dało się nic tutaj lepiej zrobić przez wojewodę mazowieckiego. I to jest smutne, ale taka jest prawda. I no niestety, znaczy nie przez wojewodę mazowieckiego, tylko przez konserwatora zabytków, jak dobrze pamiętam. No bo tutaj prawowicie nie było żadnych drzew, on nie chciał tutaj nawet żadnych drzew, wyszło jak wyszło. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że tutaj trawa byłaby złym rozwiązaniem. Gdziekolwiek by tutaj nie wstawili tej trawy, chyba że bezpośrednio pod budynkami, to byłaby rozeptana przez osoby, bo tu wszystkie mieszkańcy chodzą po najkrótszej linii oporu. Więc jeżeli idą stąd, no to sobie przejdą na wprost. Jeżeli idą stąd, tu, no to też przejdą na najlepszym możliwym skrócie. Więc to, że tutaj jest taka betonoza, no smuci oczywiście. Wygląda to, nie powiem okropnie, ale nie najlepiej.
No ale jestem w stanie zrozumieć, że tutaj po prostu tej tytawy nie ma, bo nie byłoby to pierwsze kolejko taktyczne, a po drugie pewnie by nikt się na to nie zgodził. Ale co jest ważne, jest tutaj aktualnie prototypowa ulica Zgody. Zgoda czasowa, zmiany w oczekiwaniu na przebudowę. Tak to wygląda. Parkować tutaj się nie da i też nie można. I według mnie temat całkiem nieźle to wygląda. To jest ciekawe, bo te stare przystanki autobusowe. Dalej, plac Trzy Krzyży. Wydaliśmy wykonawcę. Firma Delta. Ciekawe. Prowadzi zmiany na placu Trzy Krzyży. Jej oferta okazała się najkorzystniejsza spośród 5, jakie wpłynęły do nas w przetargu. Umowę zawiążemy w najbliższym tygodniu po uprzednim uzupełnieniu dokumentacji przez przyszłego wykonawcę. To ważne, bo chodzi przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa pieszych i zmianę organizacji ruchu, która pozwoli na wytyczenie infrastruktury dowodowej. Według mnie to jest najważniejsza infrastruktura dowodowa tutaj poprawa. Czy to jest ważna inwestycja? Nie będę się rozwodzić, bo już o tym analizowałem ten cały projekt, że to jest naprawdę coś wielkiego. Filmy z tej inwestycji zamierzam dobić, jak już dostanę pozwolenie na latanie tutaj dronem, bo bez latania dronem na razie według mnie nie ma sensu. Ale to chwilę potrwa, bo to jest duży obszar do latania dronem, a jest blisko Sejmu, więc na pozwolenie trochę poczekamy, ale spokojnie sądzę, że raczej za jakiś czas mi się to uda zrealizować. Pewnie w najbliższym czasie będę nawet to jakoś próbować zrealizować. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie coś o tym więcej powiem. Natomiast na temat placu Trzech Krzyży powiedział prezes ZDM w ostatnim moim materiale. I tu macie taki krótki fragment, żebyście mniej więcej zrozumieli, bo ja się pytałem o niego, jak wyglądają tutaj prace przy tym. To jest wypowiedź, teraz nam się wyświetli data, kiedy to była wypowiedź, żebyście wiedzieli, jak to wyglądało. Jeszcze pytanie co do placu Trzech Krzyży. Kiedy jest planowane rozpoczęcie prac budowlanych? Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę, został wezwany do złożenia dokumentów w postępowaniu przetargowym. Termin mija mu jutro. Zakładamy, że w tym, najpóźniej w przyszłym tygodniu, uda nam się ogłosić rozstrzygnięcie tego przetargu. Oczywiście w procedurze zamówień publicznych mamy terminy na odwołanie, w tym przypadku projekt unijny, więc 10-dniowy termin na odwołania. Jeśli żadne odwołanie nie wpłynie, to myślę, że w ciągu najbliższych tygodni będziemy mogli rozpocząć pracę na placu Trzech Krzyży. No i dokładnie, także nawet takie tutaj newsy. Co do pytań do prezesa ZDM-u, zapraszam do pytania w komentarzach. Jestem ciekawy, co macie jakieś propozycje. Jak będą jakieś sposobności, konferencje czy coś takiego, to będę zadawać tego typu też pytania. Najbliższe to w sumie nie wiem, kiedy będzie. No pewnie za jakiś czas, pewnie przy jakichś większych pracach przy placu Trzy Krzyży, ale ja sobie zapiszę najciekawsze pytania i zadam mu bezpośrednio, bo wtedy też mi się udało chyba 5 pytań do niego bezpośrednio zadać. Zresztą nie wszystkie były na kamerze nagrane. Dobrze, już kończymy tam niż z tym, bo długo znowu wychodzi. Ile to już ma? Dalej ulica Kolejowa idzie do remontu. Prywatny inwestor przebuduje ulicę Kolejową, dzięki temu uporządkuje między innymi dojazd do swoich inwestycji mieszkaniowych przy tej ulicy. We wtorek 12 lipca czasowo zostanie tam wprowadzony jeden kierunek ruchu. Nie ma napisane do kiedy. Tak to wygląda. Tu jest ulica Tunelowa, czyli tu jest Dworzec Zachodni, aktualnie przebudowa. Tunelowa to jest jakaś strasznie długa. To nie zmienia faktu, że tutaj jest po prostu jednokierunkowy teraz aktualnie ruch. Na tym odcinku. Co się zastanawia, jaki wykonawca, bo tam nie widziałem żadnych bloków. Może nie zwróćcie na to uwagi. No cóż, mogliby tutaj chociaż rzucić kontrast dla rowerzystów podczas tego zamknięcia chwilowego. I dalej na koniec tylko taka wzmianka. Rusza przygotowanie dwóch odcinków obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Podpisaliśmy umowę na opracowanie studium techniczno-ekonomicznego środowiskiego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych dla dwóch odcinków zachodniego fragmentu obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Połączone drogę ekspresową S10 w okolicach Naruszewa pod Płońskiem z S7 na południe od Warszawy. No, liczymy na to, że będzie jak najwięcej obwodnic, chociaż ja cały czas się zastanawiam, czemu oni pokazują ten fragment tej obwodnicy, tej trasy NS w Warszawie, która jest bardzo potrzebna, żeby odkorkować centrum Warszawy, której cały czas nie ma i nikt jej nie realizuje. Wiem, że się tutaj ekscytuję tym, ale kiedyś o tym zrobię film i będziecie się też ekscytować, czemu tak ważna inwestycja. Nawet jeżeli jesteście przeciwni temu, żeby były duże ulice w Warszawie, w centrum miasta, znam takie osoby,
Ja też nie chciałbym, żeby duże ulice były w centrum miasta, co nie zmienia faktu, że ta inwestycja naprawdę potężnie odkorkuje Aleje Jozolimskie, jak i również Połczyńską i najprawdopodobniej Buduczewską, na której już teraz zresztą korków nie ma od kiedy otworzyli metro zbytnio. To nie zmienia faktu, że ta trasa bardzo by odkorkowała również zachodnią obwodnicę Warszawy, więc jest niezbędna, żeby dalej swobodnie Warszawa mogła się rozwijać. Już pomijając to, że jakieś inwestycje komunikacyjne by się przydały w tych też rejonach. To było na tyle, zmniejsza z tym, ale zanim będę już swoją gadkę na koniec mówić, to jeszcze sondaże. Mamy dwa sondaże. Czy podoba Ci się nowy plac Pięciu Rogów? Większość z Was stwierdziło, iż tak. 34% na tak. Tak bardzo by się podoba na 13%. 18% ani tak, ani nie. Nie podoba się 18% i nie wiem, 17% następnie. W kolejnym sondażu, czy sondaż mniejsza z tym, o mniejsza z tym. Czy podoba Wam się forma mniejsza z tym? To był akurat do filmu poprzedniego na temat 2 lat tego programu. I większości z Was na 213 głosów się podoba, bo aż 56% z Was stwierdziło, iż podoba się, może być 20% i nie podoba się 9% z głosowanych. Nie wiem, 15%. To było tyle z tego materiału. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Mnie teraz przez tydzień, ponad tydzień, nie będzie w Warszawie, więc wszystkie filmy, które będziecie oglądać na kanale, są nagrane na zapas, więc ich aktualność pewnie jest tak mniej więcej do około tygodnia, dwóch. W zależności od inwestycji, którą będziecie widzieć, ale sądzę, że mogą się spodobać różne rzeczy, które zobaczycie. Wszyscy wspinający z wujek Avizo dostają te filmy przedpremierowo, wszystkie filmy, poza mniejsza z tym kolejnym, dostają przedpremierowo mniej więcej dziś lub w poniedziałek jeszcze, więc będą mogli zobaczyć wszystkie materiały. A przed Wami są takie inwestycje jak tramwaj do Wilanowa, tramwaj na Gagarina, jak i również tramwaj do Podzachodnim, tak odczekam na akceptację jeszcze parę dni. No czy oczywiście plac Pięciu Rogów, tam krótki raport jak wygląda faktycznie ostateczny element przebudowy, czy pętla Jana Ostroroga. Także trochę tego będzie i mam nadzieję, że Wam te filmy będą się podobać. Pewnie oczywiście jeszcze zapomniałem, bo tych inwestycji dużo jest. Do zobaczenia. Cześć!